Przed rokiem zorganizowaliśmy konferencję z udziałem wiceministra finansów Jacka Kapicy, na której ostrzegaliśmy Ministerstwo Finansów przed skutkami podwyżek akcyzy na alkohol, na tytoń oraz w ogóle agresywnej polityce fiskalnej, która przynosi straty dla budżetu państwa. Ministerstwo zapewniało, że podwyżki są przemyślane, żadnych strat nie będzie, wpływy nie będą mniejsze. Niestety okazuje się po roku, obiecałem wówczas, że po roku sprawdzimy tę sytuację i przygotowujemy raport i oto on. Po roku okazało się, że to my mieliśmy rację. Spadki wpływów do budżetu państwa są ogromne. Ogromnie rozrosła się szara strefa. Do tego dochodzą jeszcze sprawy związane z odszkodowaniami z powodu nachybcika i nieprzemyślanego, nienotyfikowanego wprowadzenia ustawy hazardowej. Powoduje to olbrzymie straty dla budżetu państwa. Łącznie, jak wynika z raportu, który dzisiaj opublikowaliśmy, może to sięgnąć nawet 20 miliardów złotych. Tyle podatnik Polski będzie musiał zapłacić za niefrasobliwość i błędną politykę Ministerstwa Finansów. Wydaje się, że jest najwyższy czas, żeby władze polityczne Polski wyciągnęły jakieś wnioski z tej sytuacji, bo tutaj nie mówimy o tym, czy nam się polityka fiskalna rządu podoba, czy nam się taki minister podoba, czy wiceminister. Rozmawiamy tu o twardych liczbach. Liczby nie kłamią. Są bardzo poważne straty dla budżetu państwa z powodu zbyt szybkiego i agresywnego podnoszenia akcyzy tytoniowej, jak również akcyzy alkoholowej oraz nierozważnych decyzji w zakresie ustawy hazardowej i polityki wobec tej branży. Są już pierwsze wyroki sądów, jest wyrok ETS-u. Wynika z tego, że polski podatnik samym firmom działającym w branży hazardowej będzie musiał zapłacić ponad 12 miliardów złotych odszkodowań. No jest to bardzo zła wiadomość. Jeszcze gorsza wiadomość będzie, jeżeli ci ludzie, którzy są odpowiedzialni za ten stan rzeczy, nie poniosą z tego tytułu żadnych konsekwencji.